Cześć, z tej strony Kuba Steinborn i dopiero co na naszym kanale pojawiła się recenzja też Sigmy 28-45, a już dzisiaj w moich rękach nowiutka Sigma 28-105 ze światłem 2.8. Zobaczmy, jak sobie radzi ten obiektyw i cóż, zaczynamy z recenzją. Zanim przejdziemy do tego, co nas interesuje najbardziej, zastanówmy się, dla kogo Sigma w ogóle wyprodukowała ten obiektyw. I patrząc przez pryzmat specyfikacji, czyli przez ogniskową 28-105 oraz światło 2.8, wygląda na to, że to obiektyw bardzo uniwersalny. I tak naprawdę jest to półtora obiektywu w jednym. Nie jest to oczywiście zastępstwo dla zestawu 24-70 i 70-200, jednak jest to świetne przedłużenie obiektywu 24-70 mm. Ponadto wydaje mi się, że to świetne rozwiązanie dla filmowców, którzy nie chcą często zmieniać obiektywów, pracując na gimbalu czy steadicamie, a stałe światło f2.8 tylko utwierdza mnie w tym przekonaniu. Ten obiektyw powinien zainteresować przede wszystkim osoby zajmujące się krajobrazem. Mnie jednak zainteresował ze względu na swoje możliwości w portrecie, ponieważ tak duży zakres ogniskowej oraz światło 2.8 pozwala mi pracować z modelem na ogniskowej 35, 50, 85 i 105, czyli najczęściej używanych ogniskowych właśnie przez fotografów mody, beauty czy szeroko rozumianej fotografii portretowej. Najnowsza Sigma jest aktualnie obiektywem bezkonkurencyjnym. Na rynku znajdziemy co prawda Sony 24-105, ale ze światłem f4. Dla użytkowników Canona natomiast mamy 28-105, co prawda ze światłem 2.8, ale cena tego obiektywu jest już znacznie, znacznie wyższa. Obiektyw waży około kilograma, to dużo jak na szkło, ale niewiele jak na tak duży zakres ogniskowych z takim światłem. Niestety nie znajdziemy tutaj wewnętrznego ogniskowania, co oznacza, że podczas zoomowania obiektyw się nieco wydłuży, niewiele, bo o około 4 cm, ale jednak. Bardzo mnie cieszy, że otrzymaliśmy w końcu w pełni matowy egzemplarz, czyli pozbawiony tej połyskującej wstawki tutaj przy bagnecie, której nigdy nie byłem fanem, szczerze mówiąc. Teraz otrzymaliśmy naprawdę bardzo ładny obiektyw z przyjemną teksturą. Zarówno pierścień ogniskowy, jak i ostrość ma bardzo przyjemną pod palcami fakturę prążków, która umożliwia bardzo płynne poruszanie tymi wszystkimi pierścieniami. Jednak przyjrzyjmy się tym, co otrzymujemy w pakiecie razem z obiektywem. I są to dwa przyciski funkcyjne, oczywiście do własnego programowania. Suwak autofocus, manual focus. Możliwość wyboru funkcji czy trybu też przesuwania pierścienia ogniskowej, przysłony przepraszam, czyli z klikiem lub bez klika, co się oczywiście przyda przede wszystkim dla osób zajmujących się filmem. Ja jako, że wolę fotografię, to wybieram klik. To co znajdziemy tutaj również to oczywiście przełącznik suwak, który blokuje nam przysłonę. Całkiem standardowa rzecz, ale miło ją mieć. To co bardzo lubię jak działa, to możliwość zablokowania pierścienia ogniskowej, tak aby w podróży nam się on nie wysuwał. To co ciekawe, to oczywiście ten suwak tak naprawdę nie jest potrzebny, ponieważ jak zauważyłem, obiektyw jest bardzo dobrze zbudowany i obiektyw się nie wysuwa, jednak zauważcie, że po zablokowaniu mogę łatwo go odblokować, po prostu używając nieco siły i on się odblokowuje, przez co nie tracę tego czasu na szukanie, zapinanie i odblokowywanie. Oczywiście razem z obiektywem otrzymujemy również tuliponową osłonę przeciwsłoneczną i to, co mi się w niej podoba, to to, jak jest skonstruowana, że chodzi bardzo przyjemnie, z wyczuwalnym klikiem, ale najważniejszy jest ten przycisk, który pozwala nam łatwo odblokować i zablokować osłonę. Trudno mi się negatywnie wypowiedzieć na temat autofokusu w tym obiektywie. Jest szybki, celny, bezgłośny. Nie ma zauważalnego efektu oddychania. Pewnym minusem może okazać się przede wszystkim dla filmowców brak parafokalności, czyli tego elementu, w którym podczas zmiany ogniskowej ostrość jest cały czas w tym samym punkcie. Mi jednak to zupełnie nie przeszkadzało. Podczas swojej pracy z modelem również nie miałem większych problemów. Tam, gdzie miała być ostrość, tam ona była. Także naprawdę, jeśli chodzi o ten aspekt, tutaj Sigma dowiozła. Przejdźmy teraz do tego, co fotografów interesuje najbardziej. Sigma jest już bardzo ostra w centrum kadru od przysłony f2.8, a swój szczyt osiąga w okolicy f4.
Niestety nieco gorzej jest z ostrością na brzegach kadru, jednak zwróćcie uwagę, że tak naprawdę nie widać żadnej aberracji chromatycznej na żadnej z części obrazka. Niestety dużo gorzej radzi sobie ten obiektyw z regulacją dystorsji, zarówno na ogniskowej 28, jak i na 105, czyli na tych skrajnych wartościach, to wypuklenie obrazka jest bardzo widoczne. Niestety zauważyłem, że kompensacja obiektywu nie do końca radzi sobie z niwelowaniem tego problemu, jednak kilka kliknięć w Lightroomie i wada całkowicie zanika. Niestety ten obiektyw ma pewne problemy z korygowaniem winiety. Na f2.8 ta wada jest bardzo widoczna. Przymykanie przysłony niestety nie pomaga, na f4 dalej winieta doskwiera. Kompensacja obiektywu również nie spisuje się tutaj najlepiej, ale po raz kolejny z pomocą przychodzi Lightroom, gdzie dwa kliknięcia tak naprawdę całkowicie niwelują problem. Jeśli chodzi o pracę pod światło, to większość obiektywów Sigmy pozytywnie mnie zaskakuje i nie inaczej jest w tym przypadku. 28-105 fenomenalnie radzi sobie z niwelowaniem flar i odblasków w obiektywie. Te, które już się pojawiają na obrazku, są zazwyczaj niewielkie, nie rzucają się w oczy i są całkiem przyjemne dla oka. Bardzo dobrze radzi sobie również kontrast. Tak naprawdę, jeśli chodzi o całość, o cały segment pracy pod światło, tutaj muszę postawić bardzo dużego plusa. Porozmawiajmy teraz na temat bokeh, bo tutaj rzeczy dzieją się bardzo ciekawe. Przede wszystkim odległość ostrzenia. Ona wynosi 40 cm dla każdej wartości ogniskowej, co oznacza, że możemy uzyskać bardzo podobny efekt, tak naprawdę nie poruszając za bardzo obiektywem. Ponadto ten obiektyw jest wyposażony w aż 12-listkową przysłonę, co daje niesamowity efekt rozchodzącego się światła. Kiedy nieco przymkniemy przysłonę, to światło uzyskuje takie piękne promyczki, których jest oczywiście 12 i wygląda to naprawdę fenomenalnie. To, do czego muszę się przyczepić, o czym nie mogę nie wspomnieć, to winietowanie mechaniczne, czyli te załamujące się, ścinające się krążki nieostrości, przede wszystkim na rogach kadru. Jak możecie zauważyć, to winietowanie mechaniczne jest bardzo zauważalne i niestety przymykanie przysłony nie pomaga. Na F4 nadal jest to zauważalne, a problem zanika dopiero w okolicach F7 czy F8, ale przecież nie po to fotografujemy z obiektywem F2.8, żeby przymykać przysłonę do takich wartości jak 7, 8 czy 9. Nie zrozumcie mnie źle, ta odległość ostrzenia połączona z 12-listkową przysłoną z f2.8 daje fenomenalny efekt, jeszcze przy ogniskowej 105 bomba. Jednak, no, żeby być z Wami całkowicie szczerym, nie mogłem nie wspomnieć o winietowaniu mechanicznym. Moja ostateczna ocena tego obiektywu nie może być inna niż pozytywna. Świetnie mi się pracowało tym obiektywem z modelem. Uważam, że to świetny sprzęt właśnie do fotografii portretowej. Te błędy, które się pojawiły, jak dystorsja, jak winietowanie, oczywiście one się pojawiają, jednak powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszym świecie to jest kilka kliknięć i tak naprawdę jesteśmy pozbawieni tych wszystkich wad. Także ja z czystym sumieniem mogę polecić ten obiektyw i mam nadzieję, że będę miał jeszcze tyle czasu, by móc wykorzystać go na kilka sesji portretowych. Zostawcie proszę komentarz na dole o tym, co Wy myślicie o tym obiektywie, czy znalazłby on swoje miejsce w Waszej pracy krajobrazowej lub, jak u mnie, portretowej. Nie zapomnijcie o pozostawieniu lajka i subskrypcji, żeby być z nami na dłużej, a ja się na razie z Wami żegnam. Cześć!